Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest sobota, 4 grudnia 2021 roku. Jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym udaję się na kolejną stację, na linii kolejowej numer 402. Mianowicie będzie to stacja Gryfice. Oprócz Gryfic w dniu dzisiejszym udam się również do Szczecina Głównego w celu zakupu biletów na moją kolejną podróż, która będzie za tydzień. No cóż, szykuje się całkiem ciekawy dzień. Czekam teraz na pociąg Regio Pomerania relacji Szczecin Główny Kołobrzeg. Planowany odjazd o godzinie 11.01. Udam się nim do stacji Gryfice. No nic, tak więc czekam na jego przejazd.
Thank you.
Jestem na stacji Gryfice. Przyjechałem tutaj z niewielkim 3-minutowym opóźnieniem. No cóż, zrobię teraz tutaj spacerek po stacji i pokażę wam, jak tutaj wygląda. Jestem właśnie na peronie pierwszym, tutaj mamy peron drugi. O, jeszcze stare drewniane podkłady. Dobrze, idą teraz w stronę budynku dworca. O, tutaj mamy budynek dworca. Jestem teraz z drugiej strony stacji. O, tak to tutaj wygląda. Na górze są chyba jakieś mieszkania. Nie jestem jednak tego pewny. O, tu mamy następny budynek na stacji. O,
O, tu mamy przejście na peron drugi. Tam jest kolejne przejście. Dobrze, idę teraz w tą stronę. O, tam po prawej mamy bocznicę. Na stacji Gryfice od czasu do czasu przyjeżdżają tutaj jakieś pociągi towarowe, lecz jak to na linii kolejowej numer 402 ruch towarowy nie jest zbyt duży. Jak widać w tej chwili tutaj jest pusto. O, tu po lewej mamy stację kolei wąskotorowej. Robiłem już kiedyś film na tej stacji Gryfice wąskotorowe, lecz będąc w tym miejscu nie mogę o niej nie wspomnieć. Za chwilę się tam udam. A teraz trochę informacji. Stacja Gryfice została otwarta w dniu 1 lutego 1882 roku. Pierwsza nazwa stacji to Greifenberg i Pommern. W roku 1930 stacja została delikatnie została zmieniona, nazwana Greifenberg Pommern. Od dnia 5 października 1945 roku stacja nosiła nazwę Gryfice nad Regą. I od dnia 2 maja 1948 roku stacja nosi nazwę dzisiejszą, czyli Gryfice. Przez stację przebiega linia kolejowa numer 402. Jest to jedyna linia, która przebiega przez tą stację. Nigdy nie było tutaj innych linii. O, tutaj na tym torze mamy podkłady betonowe. A tutaj mamy drewniane. No cóż, też ciekawa sprawa. O, tam mam jakiś tor tutaj się kończący kozłem oporowym. O, tutaj mamy wjazd na bocznicę, ale tam mamy tor nieczynny. Tam też jeden ten tor jest oznaczony tutaj tabliczką, że też jest nieużywany. Tak jak już mówiłem, ruch towarowy na linii numer 402 nie jest zbyt duży. Pociągi towarowe nie są tutaj codziennością. Dawniej pociągów towarowych na linii 402 było znacznie więcej i ruch ogólnie był nawet znacznie większy. A na dzień dzisiejszy, no cóż, głównie ruch osobowy. A towarów bardzo mało. W moich poprzednich filmach, które nagrywałem na różnych stacjach na tej linii, już mówiłem też o tym miejscu, jako że to jest jedna z czterech mijanek na tej linii. Z tego co mi dobrze wiadomo, tych mijanek nawet było kiedyś więcej. No ale cóż, na dzień dzisiejszy są te cztery mijanki, oprócz Gryfic w Trzebiatowie, Płotach i Nowogardzie. O, tam w tej przybudówce budynku dworca znajduje się stanowisko dyżurnego ruchu. W sezonie wakacyjnym zatrzymywał się tutaj również pociąg Intercity z Faroży stacji Wrocław Główny Kołobrzeg. No cóż, jedynie w sezonie można zobaczyć tutaj jakiekolwiek pociągi złożone z wagonów. Niegdyś na linii 402 standardem był skład złożony z lokomotywy SPI lub SM42 z wagonami typu 120A zwanymi Bonanzami.
Lecz jest to już tylko historia. Pierwszy szynobus na tej linii pojawił się w roku 2003. Był to szynobus typu SA-109, wyprodukowany przez zakłady Kolzam z Raciborza. Nieco później na tej linii zaczęły jeździć sprowadzone z Niemiec składy typu VT-624. U nas w Polsce miały one oznaczenie SA-110. One położyły już całkowity kres składom wagonowym na pociągach osobowych. Te szynobusy to już też jest historia. Tutaj w Gryficach, nie wiem jak teraz, ale znajdowało się małe muzeum kolejnictwa, do której dwa takie składy miały zostać przeznaczone. Jednakże na dzień dzisiejszy wszystkie te składy razem z wagonami doczepnymi zostały zezłomowane. Szynobus SA-109 o numerze 001 został niedawno sprzedany razem z innymi składami. Był to taki przetarg, w którym zostały również sprzedane trzy składy typu EN57AL oraz dwa linki, czyli składy SA-139. Sprzedaż tych składów SA-139 była dosyć mocno krytykowana. No cóż, województwo dokupuje kolejne hybrydy, mają one właśnie zastąpić te składy. Jak dla mnie, z perspektywy pasażera, który tutaj jeździ, mogę powiedzieć, że tutaj na trasę Szczecin-Kołobrzeg te składy były po prostu zbyt małe. Dwuczłonowy szynobus na tą relację jest stanowczo za krótki. Po prostu. No i tak to się już skończyło. O, tutaj zauważyłem teraz, podejdę. Mamy tutaj żurawia. No cóż, na pewno jest on nieczynny. Nie wygląda to tak najlepiej. No nic. Przejdę się teraz tam na stację kolei wąskotorowej. Widzimy się za chwilę. Jestem na stacji Gryfice Wąskotorowe. Tak jak już mówiłem, robiłem kiedyś film z tej lokalizacji. Lecz będąc w tym miejscu, nie mogę jakby tego miejsca pominąć. Tor jest, jak widać, zardzewiały. A tam mamy następne tory. O, a tam mamy w oddali budynek stacji Gryfice. Nadmorska kolej wąskotorowa kursuje tylko i wyłącznie w sezonie wakacyjnym. Więc teraz zimą się nic tutaj nie dzieje. O, tam tor się ciągnie dalej w kierunku stacji Gryfice. Pokażę wam to zaraz. Pociągi nadmorskiej kolei wąskotorowej kursują, tak jak mówiłem, w sezonie wakacyjnym. Kursują one na takiej zasadzie. Pociąg wyjeżdża tutaj rano z Gryfic, jedzie do Pogorzelicy. Potem ten skład jedzie wahadłem pomiędzy Pogorzelicą i Trzęsaczem. I wieczorem skład wraca z powrotem do Gryfic.
No cóż, od dziecka marzy mi się przejechać tą kolejką wąskotorową. Może kiedyś się uda, zobaczymy. No cóż, problemem na dzień dzisiejszy jest to, że nie da się dojechać pociągiem na poranny kurs wąskotorówki do Pogorzelicy. Pociąg przyjeżdża znacznie później niż ma odjazd ten poranny pociąg. No cóż, by trzeba było jechać pewnie samochodem. Dobrze, idę teraz tamtą stronę. O, tam w oddali mamy odstawione składy. Są to, jeżeli dobrze widzę, wagony motorowe typu MBXD2. Są to wagony motorowe produkcji rumuńskiej, przeznaczone właśnie specjalnie dla ruchu po liniach wąskotorowych. Były one produkowane przez zakłady Faur w Bukareszcie. O, tutaj mamy zwrotnicę. Tutaj widać tak zwaną szopę tejże kolejki. Mianowicie jest tutaj taka ta baza dla tych składów, które obecnie, jak wiadomo, nie kursują. Podejdę tam trochę bliżej. O, idę właśnie tutaj koło bazy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Tam pod dachem widać jakiś skład. Prawdopodobnie właśnie jest to skład MBXD2. Tak, dokładnie jest to ten skład. Już to widzę. No cóż, Nadmorska Kolej Wąskotorowa jest jednym z dwóch czynnych kolei wąskotorowych u nas w województwie. Oprócz Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej czynna jest również u nas w województwie sieć Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. O, tam mamy następny taki wagon pomazany, jak widać, graffiti. O, tory się ciągną tam dalej. Niestety tutaj przez te okna nic nie widać. Sami rozumiecie, nie chcę podchodzić tutaj bliżej. O, tutaj. Tam widać nawet, że to się ciągnie gdzieś tam dalej. Lecz już sami rozumiecie, nie będę szedł tam dalej. O, podejdziemy za to tutaj. O, tutaj mamy oznakowany przejazd. Raczej nic tak za bardzo tutaj przez niego nie przejeżdża, myślę. No może w sezonie. O, tutaj mamy budy tychże wspomnianych przeze mnie wagonów motorowych. No nic, będę pomału wracał na stację. Podejdę jeszcze tutaj.
O, tutaj dobrze widać te odstawione wagony. Tam mamy widok na nastawnię GR1. O, tutaj następne tory wąskotorowe. No nic, wracam na stację Gryfice. Będę czekał na mój pociąg Regio, racji Kołobrzeg Szczecin Główny, planowany odjazd o godzinie 13.36. Udam się nim do stacji Szczecin Główny. Tak jak już mówiłem, na stację Szczecin Główny udaję się w celu zakupu biletów na podróż, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Oprócz tego, na stacji Szczecin Główny nagram również kilka składów. No nic, wracam więc na stację Gryfice.